Witam was w kolejnym komentarzu. Tym razem porozmawiamy o dehumanizacji i wpływie na nasze DNA oraz tym, co się tak naprawdę tutaj dzieje, od jakiego czasu to się dzieje. Możemy rozpatrywać w linii czasowej to, co się dzieje na przestrzeni kilkunastu lat, kilkudziesięciu, kilkuset, kilku tysięcy i kilkuset tysięcy lat. Wiadomości, które są dość trudno dostępne, ale ja właśnie dzisiaj dostałem pozwolenie od tłumacza amatora. Pan, książki pana Korado Malangi, Włocha, prawdziwego naukowca, który stosując systematykę naukową udowodnił istnienie duszy. Istnieje i, kochani, to jest przełomowy czas. Wreszcie mamy taką sytuację, kiedy na, prawdziwy naukowiec wziął się do pracy i poprzez setki swoich Działań badawczych udowodnił istnienie czegoś takiego jak dusza. Jakkolwiek byście je widzieli, jako płaszczyzny informacyjne, pola informacyjne, czy dusza w sensie takim już jak przyjęte w nomenklaturze religijnej, odkrył również istnienie ducha jako takiego, i na podstawie tutaj skrót będzie, bardzo mocny, ale ja to omówię szerzej. Na podstawie swoich badań wydzielił te rodzaje płaszczyzn informacyjnych, czy też tworów świadomości, bo tak można by było też to nazwać, i zaczął z nimi komunikować się poprzez ludzi, którzy Uczestniczyli w procesie badawczym. Tych, tych przypadków było setki, jak pisał swoją książkę. Natomiast w tej chwili, z tego co mi wiadomo, już tych doświadczeń jest, już idzie w tysiące. Ile dokładnie nie wiem. W każdym razie Pan pracuje dla nas cały czas. Tłumaczenie, jak wspomniałem, nie jest tłumaczeniem człowieka, który zajmuje się tym na co dzień w sposób zawodowy. Więc będę bardzo ostrożny we wnioskach. Natomiast istotna treść, która pasuje do tego tytułu programu, bo tutaj po, posługujemy się dość dużą rozbieżnością bardzo o dużym interwałem czasowym, żeby Udowodnić czy też usprawiedliwić ten inwe, in, interwał w setkach tysięcy lat, w rozmowach z panem Malango, tam występują właśnie takie przedziały czasowe, które, w których ludzkość, bo to nie jest jedyna cywilizacja na naszej Ziemi, Wielokrotnie była modyfikowana genetycznie. Ja już o tym w jednym z programów y, wspomniałem, jaki wpływ na to ma żywność zmodyfikowana genetycznie, zwłaszcza chemia w naszym organizmie, w żywności, y, woda zatruta, chemitrals i całe mnóstwo różnych rzeczy, które nam tutaj robią po to, żeby. Przygotować nas na kolejną modyfikację genetyczną. To nie jest żart. Dlaczego to się robi? Dlatego, że w przypadku, kiedy my byśmy mieli swoje oryginalne DNA oparte na dwunastu niciach, to zbyt szybko doszlibyśmy do wniosku, że takie gry możemy rozegrać szybciej, możemy połączyć się z istotą, którą byśmy właściwie mogli odbierać przez pryzmat naszej wiedzy, jako stwórcę, ale to jest jeden ze stwórców. To nie jest tak, że ja politeizm teraz będę promował. Nie, jest pierwsze źródło, jest takie coś. Ale musimy zrobić podstawowe założenie, że, to nie, że takie pierwsze źródło, jeżeli miałoby się dowiedzieć czegoś o życiu, to musiałoby w więcej takich wszechświatów mieć do dyspozycji i swojego delegata na dany wszechświat, żeby mógł utworzyć to coś i przypilnować porządku rozwoju tego życia. Co zresztą fizycznie byłoby uzasadnione. Dlatego, że ten wszechświat jest oparty na ścisłych założeniach początkowych, które fizycy badają, ale są bardzo zdziwieni wynikami swoich badań, ponieważ w początkowej fazie wszechświata mówimy o bardzo krótkim odcinku. Nie mówimy też o, o jakimś wielkim wybuchu, bo założenie. Rozszerzania się wszechświata, mimo tego, że jest dość dobrze udowodnione w tej chwili, nadal nie zakłada jako pewnika tego, że gdzieś była nieskończenie ściśnięta masa. Tego się nie da udowodnić. Poza tym w takim małym fragmencie o olbrzymiej masie musiałyby zaistnieć warunki początkowe, które byłyby Ściśle określone, tak jak na przykład dobór mas tych elementów konstrukcyjnych, czyli protona, protonu, neutronu, elektronu. I tu się fizyką coś nie zgadza, gdyby założyli, że ewolucyjnie. Miałby się rozwijać wszechświat. Późniejsza ewolucja jest dla nich dopuszczalna, natomiast warunki początkowe i dobór mas już na to nie wskazuje. Zaznaczam, tu mówimy o bardzo wczesnej fazie powstawania kosmosu. Jeżeli zakładamy, że taki czynnik wystąpił, powiedzmy, że ludzie religijni woleliby użyć czynnik boski. Czyli on założył, że. Proton ma ważyć tyle, odrobinę więcej neutron, no i waga elektronu musi zaistnieć, aczkolwiek niezwykle mała, to jednak bez, gdyby ten elektron nie miał wagi, nie mogłyby nastąpić późniejsze wiązania elektronowe, w związku z tym wiązania chemiczne i cała nasza biologia, ona by po prostu nie wystąpiła. To jest bardzo ściśle określone. Gdy zakładamy, że taka istota została wydelegowana z pierwszego źródła do naszego wszechświata, to tworzenie tej rzeczywistości, jakkolwiek w naszych oczach mogło bardzo długo trwać, to dla istot, które nie są śmiertelne, ten czas właściwie nie płynie. Jest taka cząstka, oczywiście, dla której czas nie upływa, i to, taką cząstką, którą my znamy bardzo dobrze, to jest foton. Dlaczego tak jest? Bo jest niemasowy. Cząstki niemasowe nie mogą odczuwać upływu czasu, ponieważ linia czasowa jest ściśle związana z cząstkami masowymi, czyli z materią. I jak rozważamy tutaj taki element, Skwantowanego światła, jakim jest foton, i zgodność fizyków co do tego, że w jego odczuwaniu, gdyby miał odczuwanie, czas nie upływa, czyli ewentualne przemieszczanie się fotonu, dla niego nie stanowi początku i końca. W momencie emisji on nie czuje, że został wyemitowany. I w momencie absorpcji, jeżeli zderza się z jakimś pochłaniaczem, z jakąś strukturą, powiedzmy, to, to także dla niego nie, nie stanowi żadnej różnicy. To teraz, jeżeli byśmy mieli takie z, y, sumy tych fotonów, tego skwantowanego światła, za, i tutaj od razu zaznaczam światła, to. Najprostszy wniosek, dla, taki dla początkujących, musielibyśmy wysnuć, że to wszystko jest zbudowane ze światła. Wchodząc na poziom fizyki kwantowej i tych pierwszych doświadczeń sprzed stu lat, które są bardzo dobrze opisane w internecie, więc nie będę robił teraz warsztatowych zajęć przy mikrofonie, gdzie spontanicznie Mamy zjawisko uzależnione od obserwatora, i ono spontanicznie, no może nie, to nie jest spontaniczne. Uzależnienie od obserwatora, czy obserwujemy falę, czy cząsteczkę, jest to uzależnienie ścisłe, skorelowane jedynką. No to jeżeli założymy, że istnieje jakiś pierwotny obserwator, czyli istota. To znaczy, że ten świat został stworzony łącznie z nami. Czyli założenie jest główne takie: wszystko powstało z kodowanego światła czyli ktoś ma wpływ na matrycę, która jest kodowana światłem i na utwardzenie tej fali na tyle, żeby powstała rzeczywistość już korpuskularna, cząstkowa, cząsteczkowa, oparta na masie. Zresztą do tej pory tak ciężko nam wywnioskować i fizykom, skąd się wzięła masa. Jest parę teorii interesujących, no ale to nie jest wykład z fizyki. Dlaczego was męczę tymi podstawami? Ponieważ założenie tej niezwykłej konstrukcji początkowej zakłada również, w połączeniu z fizyką kwantową istnienie obserwatora, który wytworzył tą rzeczywistość. I teraz, niezależnie od tego, czy będziemy się sprzeczać w kierunku, czy to był pierwszy człowiek, istota ludzka, która ma możliwość inkarnacji, czy też pierwszy pojawił się ten osławiony Satana, czy szatan, czy jakakolwiek jego. Emanacja czy ekspresja, no to, to tutaj tego sporu nie będę rozstrzygał, bo musimy na to spojrzeć szerzej. A, a w takiej krótkiej audycji nie ma na to czasu. Natomiast istotne jest to, że był gdzieś pierwowzór tego pierwszego człowieka. I w momencie, kiedy. Kolejne cywilizacje powstawały w różnych miejscach wszechświata, w tym także kolejne cywilizacji na naszym globie, i tutaj założenie glob jako piłka, jako duża kula, ono też może tracić troszeczkę na znaczeniu, bo w przestrzeni internetowej rozgrywają się różne takie zawody, czy jesteśmy na kuli, czy wewnątrz kuli, czy na ziemniaku, albo wewnątrz ziemniaka, albo w ogóle na płaskiej ziemi, czyli bardzo rozpłaszczonego ziemniaka, bo też można by było z takiego ziemniaka placek zrobić. No, w momencie, kiedy wiemy, że to wszystko jest zakodowane poprzez cząstki niemasowe, czyli poprzez światło, no to ta dyskusja troszeczkę pada, bo ona jest mało sensowna. Bo. Okazuje się, że to może być tylko gra, która, skoro jest zakodowana, skoro jest jeszcze w dodatku skwantowana, to znaczy, że istnieją równania matematyczne, którymi można było to zaprogramować. I wniosek bardzo gruby, niestety, ale możliwy do rozwinięcia, i, i będę się starał powolutku rozwijać ten wniosek, może być taki, to znaczy wolałbym, żeby. Dlaczego mówię może? Dlatego, że wolałbym, żeby w wyniku mojej narracji, żebyście sami doszli do tych wniosków, że żyjemy w ogromnej, bardzo realnej, ale jednak grze cyfrowej. O tym już parokrotnie wspominałem. Kłopot naszych. Jakich nazwać? Klawiszy, ciemiężycieli. No, wiemy o, co, o kogo chodzi. Polega na tym i polegał od zawsze na tym, czyli powiedzmy tutaj, musielibyśmy odnieść się do mitologii, właśnie szatana, że my zbyt szybko żeśmy odzyskiwali świadomość. Ponieważ genetycznie byliśmy zaprogramowani na powrót informacyjny z naszych przeżyć, z tego wszystkiego, co nam się wydarza na liniach czasowych. Specjalnie użyłem y, liczby mnogiej, był zbyt łatwy. A oni nauczyli się czerpać pewną korzyść z tej gry. I jest to bardzo fascynująca gra. Dla nich y, bardzo. Oni dążą do tego, żeby móc inkarnować, ponieważ ta strona, którą najchętniej i najczęściej określamy jako ciemna strona mocy, ona nie ma możliwości inkarnacji. Mitologiczna kłótnia z Bogiem była oparta nie tylko na wątpliwości, czy my zdołamy oddzielić się od swojego źródła stworzenia, czymkolwiek jest i powrócić z tą informacją. Drugim bardzo ważnym i osobistym powodem dla tej ciemnej strony było to, chociaż ja mam wątpliwość, czy tutaj występuje jakakolwiek kolorystyka, ale, ale tak się utarło mówić. To tym drugim powodem, bardzo ambicjonalnym i osobistym, jeżeli byśmy potraktowali to jako istotę, było to, że ona nie, nie dostała możliwości inkarnowania, a chce. Ona też chce to przeżywać. I nie może inkarnować w biologicznym DNA, które do tego służy, bo nie pasuje, nie ma zgodności. W związku z tym potrzebuje doprowadzić do tej zgodności poprzez całą historię ludzkości, w całym wszechświecie może w całym to nie, ale z, może skupmy się na naszej ludzkości. Byliśmy wielokrotnie modyfikowani genetycznie po to, żeby po pierwsze ta gra się tak szybko nie skończyła, żeby stopień komplikacji wzrósł, a jednocześnie, żeby była możliwość ostatecznie inkarnowania w naszych ciałach. I tutaj ta mitologia, która o tym mówi, jest w różnych wersjach powtarzana w, i i mitologicznie, i historycznie, i twórcy literaccy, na przykład, też się tym zajęli, I, i stworzyli nawet odpowiednie portale, gdzie takie futurystyczne wieści nas spotykają. Tam. Więc jest to proces właściwie dehumanizacji, bo jeżeli założymy, że taka istota pierwotna, czyli pierwszy człowiek, można by było posłużyć się Określeniem z kabały, tylko mówię o, ty, o tej prawdziwej kaba, o, tej, o, o wiedzy kabalistycznej. Ten Adam Kadmon, jeżeli on istniał, no to był wyposażony we wszelkie możliwe łącza, każdą nić DNA. A nam powolutku je odbierano. Cały proces, ponieważ trwał niezwykle długo doprowadził nas w tej chwili do e, miejsca historycznego, w którym nasze DNA jest już zagrożone, jest zagrożone i to jest the final Countdown. To już jest właśnie... E, to też uważam futurystyczne, ten, to ostatnie odli odliczanie. Dlatego, że widzimy, na podstawie różnych wydarzeń w naszej historii, na przykład wszystkie mitologiczne wieści, jak potraktujemy jako książkę z pewnymi wiadomościami, Biblię chrześcijańską, gdzie są pewne początkowe założenia, i w, momencie, w Starym Testamencie, i w momencie zmiany na Nowy Testament zaczynają się. Rzeczy dziać troszeczkę odmiennie, i kończymy na wizjach profetycznych z objawienia świętego Jana, czyli z apokalipsy. Tak? Apokalipsa jest źle kojarzona, tutaj parę uwag było. Oczywiście, że tak, to, to, to jest objawienie, czyli usunięcie pewnych zasłon, żebyśmy poznali prawdę. Jak widać, mamy te zasłony nadal, znaczy, społeczeństwo ma nadal te zasłony, i trudno im to zrozumieć. Natomiast generalnie. Tu chodzi o objawienie tego, co zamierza w tej chwili zrobić drugi gracz, przeciwnik na tej grze. To jest bardzo dobrze wytłumaczone na podstawie właśnie takich dokumentów, ale też takich dokumentów, które były oczywiście, że będą ośmieszane, typu pro protokoły mędzców Syjonu. Ja je omówię osobno w całej serii programowej, ponieważ zechcę je o, omówić w taki sposób, żeby porównać do czasów dzisiejszych i zdementować tą pseudonaukową plotkę, że to jest przypadkowy dokument, fantazja yy, czy cokolwiek innego. Bo w ten sposób, reagując ośmieszaniem czy deprecjacją takich, takich rzeczy, zamyka się oczy. Ludziom i usypia się ich ponownie, którzy jeszcze się nie obudzili, a, a oni też powinni mieć szansę taką, żeby zrozumieć, że to nie jest przypadkowe. Tak jak nie jest przypadkowe, że Huxley, że Orwell napisał takie y, książki, że film Brazil y, też wieści przyszłość i to z zaskakującą do, dokładnością. Później mamy. Jeden dokument, no bardzo obrzydliwy, który został gdzieś tam w, w jakiejś kserokopiarce. HPK, to też go omówię osobno. Tu będę prosił o cierpliwość, ponieważ nie mogę tych dwóch serii programowych robić naraz, bo czas mi po prostu nie pozwala. Natomiast idąc w większym skrócie, na zawężając te przedziały czasowe. No to dowiadujemy się takich rzeczy, że 10 lat temu już ktoś bardzo precyzyjnie zobaczył przyszłość. tak, Jaką przyszłość? No wiemy, co, co było 10 lat temu, wiemy jak pan Bill Gates wypowiadał się o, o tym, co może być. W mainstreamie jest to traktowane jako symulacja, jako domysł czy prognoza. No my nie dajemy wiary. Po prostu nie dajemy wiary. Zwłaszcza, że w 2005 roku w City of London odbyła się taka kolacyjka na stojąco, taki raut, gdzie zaproszono wysokiego rangą generała, który był zdziwiony. Ja zdaje się już wspomniałem o tym, że z taką swobodą przy przekąskach i kieliszkach szampana. Mówi się o rozwoju, właśnie o pracach nad, nawet nie o, o pracach, o planach wprowadzenia takiego wirusa. Więc wygląda na to, że nie 10 lat temu, tylko już 15 lat temu ten wirus był gotowy. Pan generał bodajże miał w ogóle wątpliwości, czy przypadkiem ktoś się nie pomylił, zapraszając go tutaj, bo. Podobno był tak wysoki rangą, że był zdziwiony, że on o tym w ogóle nie wie, no ale przy okazji się dowiedział, prawda? Inny trend prezentuję, i tutaj link dołączymy. Młody człowiek, pozdrawiam, bo to bardzo jest pozytywnie odbierać, że tacy młodzi ludzie mają takie myśli, są tak dojrzali i potrafią. Wygrzebać informacje znacznie wcześniej, przewidzieć je jakimś sposobem, ułożyć wspólną całość. Więc za, bardzo zachęcam do oglądnięcia i to w, tak w najbliższej linii czasowej, bo on tam powiada, że na parę lat wcześniej przewidział rozwój sytuacji i to udowadnia. Tutaj, jak już jesteśmy przy jeszcze na chwilkę do Billa Gatesa, wrócimy. To mamy zabawną informację, w której to Bill Gates ogłosił, że będzie rozpylać pył kredowy wysoko nad ziemią, po prostu będą sobie takie balony fruwać, latać i z nich będzie pył kredowy rozpylany. Czyli chemical. To dopiero wstęp który zasłoni częściowo słońce. No to jest bardzo interesująca wiadomość. Wiemy o planach redukcji dwutlenku węgla od 30 do 50% na Ziemi. Nie wiem kto tą bzdurę wymyślił, ponieważ roślinność tego dwutlenku węgla potrzebuje i jak ktoś skończył chociaż 5 klas podstawówki, to powinien o tym wiedzieć, chociaż nie wiem czy w dzisiejszych systemach edukacyjnych o tym się tak mówi. No bo, no bo jak? Jak one mają produkować cukry? Czym my mamy się żywić, jeżeli ktoś nam zasłoni to? Tutaj też odsyłam do filmu Nieśmiertelny. Jedna z części tego filmu mówi o głównym bohaterze, który tam z kolegą zrobił tarczę właśnie taką. I na czerwono świeciło się niebo. Ta tarcza emitowała Jakieś promienie, bliżej niewyjaśnione było to w filmie, ale y, tam jest, proszę się przyjrzeć, nieśmiertelny, w którym to filmie pokazane jest to nie tylko ta tarcza, w jakiej sytuacji znaleźli się ludzie. I tutaj mamy kolejne. Wydawałoby się profetyczne przesłanie, natomiast to nie jest profetyczne przesłanie, tylko my to zrobimy. Oni nam mówią. No nie, nie reagujecie na to, to my będziemy to robić. No i proszę. Wiele mamy takich, takich wieści. Pozwoliłem sobie w którymś z komentarzy powiedzieć o tym, że nagraliśmy takie, takie odcinki które opisują filmy właśnie protetyczne, profetyczne, ale protetyczne. No ale mi się powiedziało. I one są nagrane tylko, że sytuacja zmusiła nas do tego, żeby reagować i przyspieszyć budzenie ludzi, więc takie serie półrozrywkowe, półostrzegające to już troszeczkę za późno, ale jak wrócimy do filmu Avatar... To tam też mamy bardzo interesującą treść, taka a propos policji, służb mundurowych. Pierwsze lądowanie na, tej, na tym księżycu, gdzie się tam wydobywa wielka korporacja oczywiście, wydobywa jakieś tam cenne zasoby. Nie wchodząc w szczegóły, bo to będzie, może, może Robert się zdecyduje troszeczkę yy, puścić bardziej rozrywkowych serii. Pierwszy komentarz głównego bohatera tego filmu był taki: Na Ziemi byli żołnierzami, bohaterami, a teraz są sługusami na garnuszku korporacji. Czy nam to czegoś nie mówi? Powinniśmy zwracać uwagę na takie rzeczy, bo, bo powinniśmy reagować. Ale zaspaliśmy. Młody człowiek, który nagrał to, co wam linkuje w tej chwili, też twierdzi, że trzy lata temu mówił i można było coś zrobić, a teraz jest za późno. A ja nie uważam, że jest za późno, ponieważ siła naszego DNA, i to, że wiemy, że istnieje dusza, i duch, który mieszka w nas, który łączy nas z tą duszą. Nie pozwoli na taki rozwój sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że Corrado Malanga twierdzi, że jednak kolejność rozdawania kodów do tworzenia tej rzeczywistości wyglądała inaczej niż mówi o tym mitologia i taka wiedza alternatywna. Opierająca się na mitologii szatana, że to jednak pierwszy człowiek wydał kody do tworzenia rzeczywistości tej ciemnej stronie. To, jak obiecałem, skomentuję osobno, posługując się odpowiednim tłumaczeniem. Młody człowiek, tak wracając do, do tego, zauważyłem tam parę rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. On twierdzi, że 5 lat temu o pandemii już mówiono, i że w 2020 to, co my nazywamy NWO, zaplanowało już na właśnie ten rok 2020, już eksperyment z modyfikacją naszego DNA. To jest i prawda, i nieprawda. Prawda jest taka, bo on komentuje pewne informacje, które zdobył, ale modyfikacja naszego DNA jest już szykowana, od dawna szykowana. W tej chwili, jeżeli my pozwolimy na to, żeby czynnik, który namnaża się na naszym DNA, czyli matrycowe, czy też memory, czy RNA, czyli to, co jest zawarte w wirusie, wprowadzi nowe kody, no to, no to jesteśmy zmodyfikowani wtedy, prawda? Dlatego to tak przyspieszono wręcz. No i bardzo się, bardzo się z tym śpieszą, tak? Żeby ten dehumanizm pociągnąć. Ciekawym motywem, i jednocześnie który mnie rozbawił, ale to w takim sensie bardzo osobistym, było. Był komentarz tego młodego człowieka co do nowej religii. Warto posłuchać, jakimi procesami będą się po, posługiwać, a mój uśmiech był wywołany tym, że y, symbole religijne będą zmierzały w kierunku bardzo Takich naturalnych i on tam wymienia drzewko, a my akurat mamy jako nasza stacja, nasz kanał YouTube też drzewko. Chociaż ja bym tego tak nie wiązał i z góry proszę tych czujnych, żeby tego nie robić, bo to, bo to jest naprawdę. Mówię, że nie ma przypadków, ale to akurat jest przypadkowe, nam się ten symbol podobał. Natomiast należy zwrócić uwagę, czy w tym kierunku pójdzie integracja religii, zwłaszcza, że ona też jest zaplanowana już od bardzo dawna. I to też wspominałem o Karolu Wojtyle, który zrobił sobie doskonały PR przez długie lata za olbrzymie pieniądze, no bo przecież te podróże to chyba nie były fundowane przez wiernych całą świtą, z samochodem specjalnym, który musiał być też przetransportowany, jakoś dostarczony tam. Więc ten PR zadziałał i w końcówce, jak już było wiadome, że no długo nie pociągnie tak, to sobie zaczął organizować takie ekumeniczne spotkania. Nie zdążył na szczęście, Doprowadzić tego dzieła do, do końca, więc NWO musi wykorzystać jakieś inne drogi do tego, i może falowo lub też kaskadowo poz, pozmieniać różne religie i pociągnąć je w stronę pewnych zmian, które koniec końcem będą miały swój koniec w takich właśnie religiach typu naturalnego. Co nie znaczy, że natura jest zła, ale kilka tygodni temu lub miesięcy temu, nie pamiętam już dokładnie, Zrobiliśmy taki program z Robertem o tej ekologii, która jest sztucznie nadmuchiwana i tej prawdziwej ekologii. Jako, że Robert zajmuje się ekologią od lat, jest też chemikiem, więc, więc rozróżnia doskonale te trendy, gdzie ludzie przykuwają się do drzew, gdzie robi się zwrócenie uwagi specjalnie zaplanowane do tego, żeby przekierować uwagę właśnie na ruchy proekologiczne, które nie mają nic wspólnego z ekologią. No i, i słynna dziewczynka, która wyłącza Wyjmuje ładowarki z sieci i jej kariera od tego się zaczęła. Też ciekawy zbieg okoliczności, odnosząc się do tego linku i do tego komentarza młodzieńca. No dziwnym zbiegiem okoliczności, on przewiduje w swoim komentarzu, że niedługo będziemy mieli deputaty energetyczne. Coś w rodzaju Kartek reglamentacyjnych i przyznaną ilość energii w jakimś okresie czasu, którą może zużyć osobiście człowiek. W związku z tym, no, nic dziwnego, że takie ruchy, takie trendy są promowane i pokazywane nam jako, jako właściwe, a nadal truje się rzeki, nadal truje się powietrze, nikt nie zwraca uwagi na tu wielka ekologia jakaś się rozgrywa, a a sieją chmury, tak? Następne chmury zechce mecena, mecenas Gates rozpylić w postaci kredy. No przecież my to będziemy wdychać, no. Bo zechce promienie zatrzymać. Z jednej strony ekologia, z drugiej strony jej wykończenie poprzez to, że nie będzie dwutlenku węgla. To znaczy będzie, będzie ograniczony. No bardzo, bardzo to dziwne zachowanie jest, powiem szczerze. Do tego należałoby jeszcze dołożyć informację, która jest dla mnie niezwykle istotna i dla Was też powinna być, ponieważ posługując się informacjami właśnie z tego programu, NWO zaplanowało otwarty bunt bunt ludzi na ulicach. Oni potrzebują tego. Oni potrzebują tego buntu, ale być może jeszcze nie teraz. Dlatego nie reagują jeszcze w Niemczech czy też na, na nasze protesty ostro, dlatego że oni chcą zrobić pomiar, ile ludzi zgodzi się dobrowolnie, po to, żeby policzyć, ile zostało w wyniku prostego różnicowania. Kogo można z zignorować, kogo można przymusić, na przykład zawodowo. Do tego, żeby taki chip miał wszczepiony, a ilu pozostanie jako opornych, po to, żeby dobrze obliczyć stosunek sił przymusu dla nas. Więc miejcie oczy otwarte, ponieważ jeżeli oni przewidzieli ten bunt, to znaczy, że przewidzieli odpowiednie środki. Musimy to zorganizować zupełnie inaczej i te ich przewidywania skądinąd niezwykle precyzyjne i inteligencja, która za tym stoi, praca planistów, którzy to sorkiestrowali, jest zaskakująco dobrze zrobiona. Skoro oni przewidują takie rzeczy z poziomu zachowania tłumu psychologii, <laughs> no to to jest Majstersztyk. Naprawdę majstersztyk. Więc bądźmy ostrożni, bo im więcej w tej chwili pokażemy im działań nieprzygotowanych, a spontanicznych, tym więcej oni siły przygotują, ponieważ oni ograniczeń finansowych na to yy, nie mają. Co będzie w następnym odcinku? Tam yy, próba. Jakiegokolwiek zmierzenia się, ustosunkowania się do ich zasobów jest śmieszna i nierealna. Więc, jeżeli my przedwcześnie to zrobimy, mamy jeszcze parę miesięcy, <coughs> przepraszam, to oni się odpowiednio na to przygotują. I taki test właśnie odbył się w tej chwili w Niemczech. Sprawdzili, policzyli, aha, tyle ludzi. Więc potrzebujemy takich zasobów na to, bo na jesień się powtórzy, i do tego dojdzie jakieś 15-20%, bo oni przyrosty e, in, tych, którzy się inte zaczynają interesować tego typu tematyką, też mają dość dobrze zbadane. Bądźmy ostrożni. Myślmy. To nie są czasy sobieskiego. Proszę Was, bardzo. No, i na koniec taka informacja, którą podesłał nam nasz widz. Rozebrał otóż urządzenie swoje, które miało służyć, czy ma służyć, do nadawania Wi-Fi, i tam odkrył płytkę, na której jest napis COVID-19. Ktoś inny przysłał mi. No, ten nasz słuchacz twierdzi, że osobiście to otworzył i rzeczywiście tam jest ten napis. Być może znowu zarzucą mi fejk, jak jacyś, jacyś mniej wierzący, że taki napis można sobie nakleić lub nadrukować i to nie jest jakiś żaden problem. Może, możliwe, tak jak z tą naszywką na rękawie. Być może system również yy, wprowadza nam te fejki, żeby, żeby obnażyć je właśnie jako fejki. Żeby w naszym towarzystwie nie było jedności, żebyśmy się kłócili o to. Bo takie sytuacje, jeżeli oni przewidują z taką, taką prognozę z taką dokładnością, to znaczy, że są zdolni do wrzucenia nam fejków po to, żebyśmy je powtarzali. A nie ma czasu na sprawdzanie. Zauważamy coś, interpretujemy, później okazuje się, że może nie, może tak, być może jest to również odwracanie uwagi, bardzo Was uczulam. Przypominam Wam regułę, któ która mówi o tym, że jeżeli problem powstał w jakiejś rzeczywistości o określonych ilościach wymiarów, to nie jest możliwe rozwiązanie tego problemu z tej płaszczyzny, tylko o jeden wymiar więcej. Więc dalej będę was zachęcał do medytacji, do planowania w umysłach, w sercach, w ciele naszej rzeczywistości, jak ma być. Bo jeżeli zaczęliśmy od tego, że jest to symulacja cyfrowa, to znaczy, że gdzieś jest serwer, program i operator. Bądźmy operatorami. Nie rezygnujmy z działań na poziomach wyższych, wielowymiarowych. Cały czas musimy, żeby to. Zakończyć, myśleć pozytywnie, projektować obrazy tego, co chcemy, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Kopiujcie sobie medytację. Ja je specjalnie układam dla Was. Nie roszczę sobie żadnych praw autorskich. Możecie je rozsyłać, kopiować, nagrywać, pendrive, jakieś tam inne nośniki, rozsyłać gdziekolwiek, tłumaczyć. Mam zastrzeżenie tylko jedno. W całości z podaniem źródła. Nic poza tym. Nie potrzebuję za to żadnego wynagrodzenia. A, jaką wynag... Oj, przepraszam, bym zapomniał. Dostaliśmy bardzo miłą niespodziankę i chciałbym z tego miejsca podziękować, ale nie mogę chyba użyć, bo nie dostałem takiej autoryzacji, pozwolenia imienia, nazwiska. W każdym razie bardzo dziękujemy za taką, taki zastrzyk finansowy. Pewnemu panu ze świdnicy. To, to, to nam pozwoli na, na przemieszczanie się i na odświeżenie sprzętu, i to jest w ogóle dla nas takie zaskoczenie miłe, bo, bo, bo jest takie, bo jest duże, dużo większe niż wpływają na, na ogół te, te Wasze darowizny. Bardzo nas to zdziwiło zaskoczyło, troszeczkę z, czujemy się skrępowani, ale, ale tak bardzo duża wdzięczność i, i to nam na pewno pomoże. Hmm, następna rzecz, wracając jakby do tego COVID-19 i tych fejków, które można by było nam yy, czasami tam... Nie, nie są liczne, jak widzicie, te wpadki, ale musimy założyć, że system, skoro przewiduje takie rzeczy, to może przewidzieć również taką, taką rzecz. No, jaki byłby sens drukowania COVID-19 yy, na urządzeniach, na kościach w urządzeniach? Bo to, że trzeba rozkręcić to urządzenie i tam jest w środku taka kosteczka elektroniczna. Być może po to, żebyśmy właśnie w tej chwili wpuścili albo fake, albo po prostu już tak są bezczelni. Zwłaszcza, że dostałem filmik i tu też dołączam link, znaczy poproszę Roberta, żeby dołączył z Hiszpanii, króciutki, w którym pokazuje odkręc odkręcanie tej obudowy i pokazuje ten, ten napis. Jak jest? Jest taki film. Bądźmy uważni. Jeżeli to możemy tworzyć różne wersje że albo te fejki nam wpuszczają, żebyśmy się kłócili i, i rozeszli, bo widziałem też jednego z komentujących, że, e, że skoro to jest fake, bo tam, ta trupia czaszka to jednak nie jest e, e, jakaś formacja amerykańska, tylko że to dla uczczenia poległych towarzyszy w boju. No może. Ale no jeżeli z takiego powodu... I jeszcze zaczniemy się dzielić. To już, to, to, czy można być bardziej podzielonym? My mamy się łączyć. Najłatwiej nam jest... Po, popatrzcie, jak problem powstaje na płaszczyźnie trójwymiarowej. Mnóstwo Mesjaszy. Jedyne rozwiązanie. Prawne. Postulaty. Wypowiadanie posłuszeństwa. Różne rzeczy są proponowane, i dużo z tych rzeczy jest sensowne. Płaszczyzny internetowe, yy, wirtualne yy, rzeczywistości, które łączą nas na czas oddzielenia. Czemu nie? Czemu nie? Mówiłem już, to takie chwilowe protezowanie, ale, ale jest tych pomysłów dużo. Ale yy, dzielą nas. Nie ufamy sobie jako ludziom. Wprowadzają między nas ferment. Część ludzi może być podstawiona, a część ludzi może być oskarżona yy, o podstawienie, i są specjaliści od tego, którzy od yy, początku swojej działalności może nie od początku, ale w, w pewnym okresie swojej działalności zajmowali się tylko tym. Dzieleniem ludzi, ten agent tamten, ktoś tamten skończył szkołę oficerską, to tamto. System uwielbia takie gry. To są jego narzędzia. Wpuszcza nam drobny ferment, jak drożdże do obaniaka z winem I dzielcie się, mesjasze ja mam tylko rację tylko ta nauka, czy też para nauka jest jedyną drogą. Tylko ja, tylko ja jestem przedstawicielem Rady Galaktycznej. No ale okazuje się, że tych przedstawicieli Rady Galaktycznej jest więcej, więcej tylko polskojęzycznych, i oni się nigdy tam na tej Radzie Galaktycznej nie spotkali. No jak to jest? Żadne, żadnego nie widziało. Że organizują tą Radę tylko dla nich. Cholera wie. Popatrzcie, jak wiele pułapek drobnych. Yy, tych fejków, yy, drobnych niesmaków, drobnych nieporozumień, ale też i grubych oskarżeń, wpuścił system do, yy, do naszego świata, żeby nas nie podzielić. To gdzie jesteśmy niepodzieleni? Ja wam odpowiem na to pytanie, dziękując, że wysłuchaliście przydługowego mojego wywodu do końca. Jesteśmy niepodzieleni na poziomie serca. Miłości, jedności, nie tylko naszych serc i umysłów w pragnieniu wolnego świata, ale niepodzielni jako trójistota, jako święta trójca ja ciało, ja mieszkający we mnie duch, ja dusza, Ojciec mój, Stwórca. To, są, to wszystko są elementy bardzo istotne. Zauważcie, jak często posługują się systemem trójkowym gracze z drugiej strony, szachownicy. Oni wiedzą, że te systemy trójkowe działają. My też je mamy. Musimy je uruchomić, żeby być wolnymi. Wybór należy do nas. Musimy prowadzić również rozwiązania na płaszczyźnie trójwymiarowej, ponieważ nasze ciała tutaj żyją. Ale rozwiązanie, wedle no już historycznej formuły, którą rozpropagował Einstein, przyjdzie z innej płaszczyzny. Musi być wymiar o jeden wymiar więcej. I do tego Was serdecznie namawiam. To można zrobić za darmo, nie wychodząc z domu. Te medytacje są 30-minutowe, 40-minutowe. Chcecie sobie je przedłużać, proszę bardzo. Muzyka może Was dobrze nastrajać, cichutka. Możecie zacząć oddychać wcześniej, przedłużyć to. Medytacja jest podstawowym narzędziem łączności z naszym Stwórcą, jakkolwiek Go określacie. Jak inaczej chcecie słuchać kogoś, kto mieszka w ciszy, jeśli wokół jest hałas? Kocham Was. Nie dajcie się zwariować. Bądźmy razem. Do usłyszenia.